Osiedlowy sklep spożywczy otwiera się o 9:00. Przed sklepem jest parking składający się z 6 rzędów miejsc. W każdym rzędzie zmieści się 7 samochodów. Każdy samochód ma po 4 koła. Widocznie nie używają zapasówek. Ile zmieści się na parkingu samochodów? Za chwilę się spotkamy, a teraz zatrzymajcie to wideo i policzcie to najpierw sami. No to po kolei. Sklep otwiera się o 9:00. No to nie ma przecież znaczenia, jeżeli pytamy o to, ile się zmieści samochodów na parkingu. Nic nas to nie obchodzi, o który się otwiera sklep. Może w ogóle się nie otwierać. I chyba też nie ma znaczenia, ile samochody mają kół. Nikt się nie pyta, ile się zmieści na parkingu kół, tylko ile się zmieści samochodów. Ilość kół możemy śmiało zignorować. No to chyba zostało nam to, co ma znaczenie. Ważne jest, ile jest rzędów na parkingu i ile zmieści samochodów każdy rząd. Mamy 6 rzędów i każdy rząd może zmieścić 7 samochodów. Czyli będziemy mieli na parkingu 6 grup po 7 elementów każda. Albo inaczej, będzie 6 razy 7 samochodów poukładanych na powierzchni całego parkingu. Ile to się równa? To się równa 6 siódemek dodanych do siebie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. No to dodajmy nasze 6 siódemek. 7 dodać 7 równa się 14. 21, 28, 35, 42. Czyli 6 razy 7 równa się 42. Na tym parkingu zmieszczą się 42 samochody. Nie wierzycie? Właśnie to rozrysowałem. Mamy 6 rzędów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I każdy rząd zmieści 7 aut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i ile jest wszystkich? 7. 14, 21, 28, 35, 42. Wszystkich jest 6 rzędów po 7, 42.